Aleluja. Chwała niech będzie naszemu Panu i Zbawicielowi. Oto słowo od naszego arcypasterza, od naszego Zbawiciela, Jezusa Chrystusa, do naszego zboru na dzisiaj. Znajdujemy je w Ewangelii Łukasza w 21 rozdziale, 34, 5 i 6 werset. Czytam w Biblii. Pierwszego Kościoła. Uważajcie na siebie, aby wasze serca nie stały się ociężałe przez opilstwo, obżarstwo i staranie o życie, aby nie zaskoczył wasów w dzień niespodziewany jak potrzask. Bo On nagle przyjdzie na wszystkich, którzy znajdują się na obliczu. Całej ziemi. Czuwajcie każdej chwili, modląc się o to, abyście byli zdolni wyjść cało z tego wszystkiego, co ma nastąpić, i stanąć przed Synem Człowieczym. Panie Jezu, pobłogosław to Słowo dzisiaj w naszych sercach. Ufamy Tobie, że tak jak obiecałeś, że będziesz. Z nami po wszystkie dni, aż do skończenia świata, że jesteś przy nas tutaj w kaplicy i przy nas tam w naszych domach, gdziekolwiek jesteśmy. Błogosławimy Ciebie i pragniemy przyjąć Twoje słowo dobrym sercem. Amen. Znaleźliśmy się w bardzo nietypowych okolicznościach, bo na dodatek, że słyszymy, że wszędzie panuje ten wirus, to jeszcze nie wiemy, nie wiemy, czy to jest wszystko prawda, co nam mówią. Nie jesteśmy absolutnie pewni, czy to, co mówią w telewizji, jest prawdą. To jest dziwne położenie. Nie mając tej pewności, jak jest naprawdę, wielu ludzi przeżywa wielki lęk. To jest ewidentne. To, czego jesteśmy pewni w tej całej sytuacji, to to, że ludzie się boją, że ludzie żyją w lęku. Już czytaliśmy dzisiaj na początku nabożeństwa Słowo Boże i też Pan Jezus w innych miejscach. Mówił o tym, że przyjdzie czas lęku bezradnych narodów, że ludzie będą się bać i nie będą mogli temu w żaden sposób zaradzić, że będą nawet omdlewać ze strachu, bojąc się tego, co nadeszło, co nadchodzi, co się zbliża. I chciałbym powiedzieć, że e, od dziesięciu dni, niezależnie od tego, co jest prawdą, a co nie jest i na ile jest to prawdą, żyjemy w dziwnej sytuacji niepewności i rozmaitych obaw. Rozmaitych obaw. I to jest czas, byśmy my, jako uczniowie Pana Jezusa Chrystusa, okazywali ludziom współczucie żebyśmy mieli taką postawę zrozumienia dla nich w ich lęku, w ich obawie. To jest bardzo ważne. Pamiętam, jak byłem małym chłopcem i trzeba nam było iść, a nie było elektryczności, przez taką ciemną olszynkę, taki lasek, dziwny, olszynka i olszynka znowu. Tak nazywaliśmy tamten zagajnik. I jak było mi przykro, kiedy moje starsze rodzeństwo albo rodzice Kpili sobie ze mnie, że ja się boję, że ja tam widzę jakieś straszydła różne, które się tam gdzieś, bo one były wyimaginowane w mojej głowie, ale ja się autentycznie bałem. I jak bardzo potrzebowałbym wtedy współczucia, że ktoś się nie będzie naśmiewał z mojego lęku. I myślę, że my, którzy się nie musimy bać w tych dniach, Okazujmy współczucia, a już na pewno nie wyśmiewajmy się z lęku ludzi, którzy nie znają Boga, którzy w jakimś sensie zostali, zostali na lodzie. Chciałbym powiedzieć, by ci, którzy tak cytują Psalm 91 w tych dniach, którzy tak trochę. Chpią z tych, którzy się boją, żeby wzięli to pod uwagę, że również ich może dotknąć ten koronawirus. Że przecież nie jest tak, że wierzących to już w ogóle nic nie dotyka, a tylko niewierzących. W ten czwartek. Otrzymaliśmy, kto otrzymał informację, że trzeba się modlić o jednego z czołowych przywódców największej denominacji zielonoświątkowej na świecie, ponieważ stwierdzono u niego koronawirusa. I kto by powiedział, kto by pomyślał? Psalm 91 przecież mówi, że się żadna zaraza nie zbliży do Twojego namiotu. A jednak mamy w Biblii wiele miejsc, że chociaż Psalm 91 jest prawdą, to jednak Pan posyłał czasem zarazę na swój lud posyłał. I tysiące padały, ponieważ Bóg miał jakiś plan, ponieważ Bóg wychowywał swój naród. Wierzący ludzie przecież mają rozmaite obawy. Nie tyle obawy o to, żeby nie umrzeć, bo przecież nieraz to mówimy, że dla nas śmierć to zysk, bo pójdziemy do Pana. Ale mamy też inne obawy. Apostoł Paweł napisał w drugim Koryntian 11,3 czytamy. Obawiam się jednak, a żeby jak wąż chytrością zwiódł Ewę i myśli wasze. Nie zostały skażone słowo skażone dzisiaj inaczej brzmi w naszych uszach nie zostały skażone i nie odwróciły się od szczerego oddania się Chrystusowi. Apostoł Paweł miał obawę, jeśli chodzi o pewną zarazę, która może się dostać do serc wierzących ludzi, że dadzą się zwieść i odprowadzić od szczerego oddania Chrystusowi. II Koryntian 12, 20. Obawiam się bowiem, że gdy przyjdę, zastanę was nie takimi, jakbym chciał. Miał obawę, wybierając się do zboru w Koryncie, miał obawę, że będzie dym, że będzie trudno, że trzeba będzie napominać, że trzeba będzie wziąć duchową rózgę i trochę ich tam pochłostać, bo jest źle z nimi. Obawiał się tego. Więc, bracia i siostry, chociaż rzeczywiście Bóg nie dał nam ducha lęku, ale dał nam ducha mocy, miłości i trzeźwego myślenia, miejmy to na uwadze, żeby okazywać współczucie tym, którzy się boją, bo Bóg dał nam też ducha trzeźwego myślenia. I możemy rozważyć położenie niektórych osób, nawet naszych najbliższych. I dużo więcej zrobimy dobrego dla nich, jeżeli okażemy im zrozumienie i współczucie. I może Bóg da łaskę, że przyprowadzimy ich bliżej do Pana Jezusa, niż gdy będziemy z góry ich traktować i wyćmiewać ich, że się boją. Mamy bardzo dobry czas do tego, byśmy wzywali ludzi do pojednania z Bogiem. Tak, to jest dobry czas, żeby to robić. Dlatego w miejsce Chrystusa poselstwo sprawujemy, czytamy w 2 Koryntian 5:20, jak gdyby przez nas Bóg upominał, bo Bóg dał nam ducha upominania. Ducha, który wnosi nosi tę myśl, żeby ratować ludzi, żeby ich zawrócić z błędnej drogi. I my właśnie w imię Chrystusa to mamy robić. W miejsce Chrystusa prosimy, pojednajcie się z Bogiem. To jest oczywiście czas. W którym powinniśmy to robić bardzo umiejętnie i mądrze. Osobiście myślę, że nie jest to pora na chodzenie po ulicy i zaczepianie ludzi, by im głosić Ewangelię. Ale jest to czas, by na naszych Facebookach, na różnych naszych kontach, odłożyć takie różne przekazywanie głupotek najrozmaitszych, jak wygląda moje jedzenie dzisiaj. Jak to i tamto, i jakieś tam inne memy, tylko przekazywać Słowo Boże. Każdy z nas ma iluś tam znajomych. Możemy przesyłać, pomodlić się wcześniej, poprosić Pana o światło, co dzisiaj udostępnić i coś napisać samemu najlepiej. A nie tylko tam udostępniać innych, tylko od włas z własnego serca po modlitwie. Przesłać coś dla swoich znajomych. Mamy telefon, mamy pocztę elektroniczną, mamy swoich bliskich gdzieś tam w zasięgu. Nimi się zajmijmy w tym czasie. Ale gdy wzywamy ludzi do pamiętania, to też miejmy świadomość uporu zatwardziałych z serc ludzkich. Miejmy tę świadomość. Bo wprawdzie nasze polskie przysłowie mówi, jak trwoga to do Boga, i moglibyśmy się spodziewać, że właśnie w tej trwodze ludzie będą się gremialnie nawracać do Boga, że będą zmieniać swoje życie. Tak można by wnioskować, bo jak jest trudno, jak jest niebezpieczeństwo, to ludzie, no mówimy, garną się do Boga. Ale garną się, bo chcą zachować własną skórę bo człowiek, bo człowiek chciałby uratować się jakoś i dlatego się szuka dlatego szuka oparcia szuka jakiegoś ratunku ale przecież w zbawieniu nie chodzi o to tylko żeby tak tak panu Bogu powiedzieć że się nawracam do niego a jak Koronawirus pójdzie sobie gdzieś dalej, to już od razu wrócić do tego samego. W zbawieniu chodzi o głęboką pokutę, o szczerą pokutę, o pamiętanie z grzechów, nawrócenie się całym sercem do Boga. Bóg, Bóg wszystko wie o nas. On się nie da nabrać na piękne słowa, na tymczasową skruchę, taką udawaną, żeby tylko. Żeby Bóg mnie uratował. Bóg wie, co jest w naszym sercu. I prawda o ludziach jest taka, że oni zasadniczo nie chcą Boga. Ludzie nie chcą Boga. Nie chcą nawet lud boży Starego Przymierza, który otrzymał, który został wybrany i otrzymał od Boga tyle łaski i tyle cudów oglądał. Nieraz potem Bogu mówili w twarz, jak gdyby, że oni nie chcą że oni nie chcą że oni będą robić po swojemu. Objawienie Świętego Jana, które odkrywa nam co nieco jak to będzie w dniach sądów Bożych. Mówi w 16 rozdziale w dziewiątym wersecie i dziesiątym tak: I byli ludzie popaleni wielkim żarem i bluźnili Imieniu Boga, który ma moc nad tymi plagami, a nie upamiętali się, by Mu oddać chwałę. Gryźli ludzie z bólu swoje języki i bluźnili Bogu niebieskiemu z powodu swoich bólów i z powodu swoich wrzodów i nie upamiętali się w swoich uczynkach. To coś mówi o naturze człowieka, o zatwardziałości ludzkiego serca. Nie myślmy. Że ludzie tak gremialnie będą się nawracać. Osobiście myślę, że raczej będzie coraz większe odstępstwo od Boga, aniżeli jakieś nawrócenia do Boga, gremialne nawrócenia z powodu, z powodu zagrożenia. To jest tak jakoś z ludzkim sercem, że ono się opiera, że ono nie chce. Ono jest skażone przez grzech, ono jest zwodzone przez diabła i dlatego nie chce się nawrócić. W słowie Bożym, które opisuje dni ostatnie, czytamy tak: Drugi Tymoteusza 3:13: Zepsuci ludzie i zwodziciele Siebie i innych prowadząc na manowce posuwać się będą do coraz większego zła. Słowo Boże nie mówi, że w ostatecznych czasach ludzie się będą nawracać do Boga, że będą zmieniać swoje życie, że będą coraz bardziej zatwardziali. Ostateczne przeżycia to także czas próby dla ludzi wierzących. Dla tych, którzy Biblii nie wierzą w Jezusa Chrystusa, a czas próby to jest czas trudny. To znaczy, że jesteśmy poddawani pewnemu testowi. Jednym z czynników, które z pewnością będzie dotykać ludzi ewangelicznie wierzących, będzie to, że Bóg nie będzie odpowiadał na nasze modlitwy, tak jak my byśmy tego oczekiwali i chcieli. Bo jeżeli my o coś tylko poprosimy, a Bóg od razu tak zrobi, to jaka to jest próba? To żaden test. Test wiary polega na tym, że masz wierzyć, chociaż nic wokół na to nie wskazuje. Że mamy się trzymać we wierze Jezusa Chrystusa i Jego słowa, bo jak On powiedział, niebo i ziemia przeminą, ale słowa moje nie przeminą. I że mamy się wykazać wiarą Słowu Bożemu, nawet gdy niektórzy z nas będą mieli to przykre odczucie w sercu, że jakoby Bóg wcale nas nie słyszał albo się, się nami nie interesował. I raczej zachęcam, żebyśmy się na to nastawili. Żebyśmy nie mieli w sobie takiego myślenia, że o co tylko się pomodlę, poproszę, to od razu wszystko dostanę. Tak, zasadniczo ojciec w niebie, który nas kocha, on wie, jakie są nasze potrzeby i on się o nas troszczy. Ale on ma też prawo sprawdzić naszą wiarę. Czy my będziemy mu wierzyć? Czy będziemy się trzymać Pana, niezależnie od tego, czy, że, czy on nam odpowie, czy nie odpowie zgodnie z naszą myślą. Mamy dobry czas w tych dniach, aby nasza wiara w Pana Jezusa i ta wolność od lęku przed śmiercią ujawniła się i zajaśniała w pełnej chwalę, w pełnym słońcu, żeby to było takie widoczne. Bo przecież jako wierzący w Pana Jezusa mamy pewne schronienie. Jesteśmy jak Noe w arce. Wyobrażamy sobie tę chwilę tuż przed potopem. Bóg powiedział, wchodź do arki. Noe wszedł ze swoją rodziną, inni nie chcieli, wszedł i Bóg zamknął drzwi. I zaczął padać. I wyobrażacie sobie tę sytuację, jak Noe siedzi w arce, a tam się zaczyna szaleństwo na zewnątrz. I nagle poczuli, że Arka zaczyna płynąć. Ła, ła. byli bezpieczni, byli całkowicie bezpieczni. I ty i ja, jeżeli wierzymy szczerze w Pana Jezusa, jesteśmy bezpieczni. Naprawdę jesteśmy całkowicie bezpieczni i nie drżymy o swoje życie. Ludzie wierzący nie drżą o swoje życie. Przypomniała mi się w tych dniach historia o Nechemiaszu, którego przeciwnicy chcieli zastraszyć. I chcieli go zobaczyć, sfotografować, zrobić mu takie zdjęcie, jak on w strachu o swoją własną skórę chowa się w przybytku. Anachemiarz powiedział: Czy ktoś taki jak ja ma uciekać? Czy ktoś taki jak ja schroni się, żeby ratować własną skórę? Nie pójdę, bo rozpoznał, że jego przeciwnicy chcieliby go ośmieszyć. I chcieli go przyłapać na takim strachu o własną skórę. Gdy przyglądamy się apostołowi Pawłowi, to widzimy w nim chociaż tyle niebezpieczeństw na niego czyhało, to nie był człowiek strachliwy, to nie był człowiek, który bał się o własną skórę. A już najbardziej świeci nam przykładem nasz Pan, Jezus Chrystus. On przecież powiedział, idąc na śmierć na krzyżu, że ta śmierć nie zaskoczyła go, to nie stało się tak niespodziewanie. On nie był w sytuacji, że ktoś mu odbierał życie. On sam to życie dawał z własnej woli i się nie bał. Słyszałem, jak jeden z przywódców kościelnych ostatnio mówił, że możemy popatrzeć na Pana Jezusa, bo on też się bał śmierci. Pan Jezus nie bał się śmierci. Gdy w Getsemane modlił się, ojcze mój, jeśli można, niech mnie ten kielich minie, wszakże nie jako ja chcę, ale jako ty, to on nie miał na myśli lęku przed śmiercią. My żeśmy tu sobie w zborze kiedyś to wyjaśniali. On mówił o kielichu gniewu ojca, bo w symbolice semickiej, biblijnej też, Kielich kojarzył się z kielichem gniewu. Często u proroków to sformułowanie się pojawia. I syn Boży, który ma, miał doskonałą relację miłości ze swoim ojcem, wiedział, że nadchodzi chwila, kiedy ojciec na niego się rozgniewa. I tego się bał, tego by chciał uniknąć, żeby ten kielich go minął. Ale on się nie bał śmierci, absolutnie. Bracia i siostry, jakkolwiek jest dzisiaj z tym koronawirusem, to możemy powiedzieć, że ta sytuacja pokazuje nam, że jest to możliwe aby coś albo ktoś w jednej chwili mógł mieć wpływ na cały świat że nie tylko lokalnie coś się może wydarzyć bo my się z tym zawsze liczyliśmy że lokalnie może się wydarzyć ale oto teraz jest sytuacja pokazująca że w z dnia na dzień problem jakiś zagrożenie jakieś może objąć Całą Ziemię. Jeszcze 10 dni temu mogłoby się to wydawać nierealne, a dzisiaj wiemy, że już tak nie jest i łatwiej nam zrozumieć słowa naszego Pana, które żeśmy odczytali na początku. I teraz przejdźmy, otwórzmy Biblię. To nam pomoże, żeby być online ze mną, bo to, że może jesteśmy online. To nie znaczy, że ci, którzy są tutaj w kaplicy, są online. Widzę, że niektórzy, im się transmisja wyłączyła już. Zachęcam, żebyśmy się otrzeźwili i żebyśmy razem przeszli przez to słowo Boże. Po pierwsze, czytamy tutaj tak: Uważajcie na siebie. To mówi Jezus, nasz zbawiciel, ten, który nas kocha. My mamy taką skłonność do, do zwracania uwagę na innych, w tych takich szczególnych dniach bardzo uważamy, co to inni powiedzą, co pastor powie, co prezbiter naczelny powie, co oni powiedzą, co tam fej na Facebooku, co tamten napisał, co tamten przemówił, jak się zachowają w takiej sytuacji. I owszem, Biblia nas poucza, że mamy baczyć na innych w określonych sytuacjach i sprawach. Ale oto tutaj Pan nasz Jezus Chrystus mówi do nas, do Ciebie i do mnie. Uważajcie na siebie. Uważajcie na samych siebie, jak w Biblii Gdańskiej. Zwróćcie uwagę na siebie, strzeżcie się, pilnujcie się, miejcie się na pieczy. Mówią różne przekłady pisma świętego. Czyli lustereczko przed nos. Na siebie teraz spójrzmy. Spójrzmy, jak to jest z nami. Tutaj można by nawet powiedzieć, że Pan Jezus wiedział, że kiedyś będzie taka sytuacja kwarantanny domowej i że wielu będzie w domu siedzieć. I do nich kieruje to słowo, bo jak w Biblii Brzeskiej jest powiedziane, bądźcie tedy tego pilni sami u siebie. Czyli tam w chałupce, tam u siebie. Bądź pilny, zwróć uwagę na siebie. Nie tyle, co w telewizji mówią, nie tyle, co ktoś tam mówi albo pisze, ale sam u siebie teraz. To jest czas. Na jakąś autorefleksję, na zastanowienie się nad sobą. Przed Bogiem przecież, jak wiemy, nie od dziś obowiązuje osobista odpowiedzialność za własną duszę, za własne, za własne zbawienie. Rzymian 14-12, tak więc każdy z nas za samego siebie zda sprawę Bogu. Ja nie będę za was, od... za co będę odpowiadał, to będę. Ale nie liczcie na to, że tam przed tronem pana Jezusa powiecie: Panie Jezu, proszę Biernackiego tam weź za, za uszy, bom tyle nagrzeszyła, czy nagrzeszył, bo się zagapiłem. Weź go. to odpowie... Biernacki swoje dostanie oczywiście, i za swoje ale ty będziesz stać przed nimi, zdawać sprawę za siebie samego. Hmm. A na co w takim razie mamy uważać? Oto dalsze słowa naszego Pana. Aby wasze serca nie stały się ociężałe przez opilstwo, obżarstwo i staranie o życie. Skąd Pan Jezus... To wiedział, że serca ludzi dzisiaj będą tak obciążone tymi zakupami tym, żeby kaszy, makaronu, ryżu i różnych rzeczy nakupić, żeby była pełna Micha cały czas w domu. Tak, on to wiedział. Wiedział. Y i rzeczywiście tak to jest z ludźmi. Kiedy buchnęła ta informacja, że wchodzimy w stan zagrożenia epidemicznego, to przepraszam, jak ludzie zareagowali przede wszystkim? Do Piotrka zaczęli pisać, żeby Biblię, czy ma jeszcze Biblię, bo by chcieli się zaopatrzyć? Nie słyszałem o wzmożonych zakupach Biblii i literatury chrześcijańskiej w tych dniach, ale w supermarketach spółek znikało. Wszystko, co tylko można zjeść, przerobić. No i dlatego też papier toaletowy znikał, jak wiecie. Ludzie myślą, no jak się tu dużo napcha, to trzeba tam potem to coś z tym zrobić. Tak. I widzę też, jak wierzący ludzie często sobie nawzajem teraz chcą usłużyć. Także, jakbyście potrzebowali pomocy w zakupach, proszę, dawajcie znać, jakbyście potrzebowali tam coś tego. I dużo tej troski o ciało cały czas, ja się nie wyśmiałam, żebyście dobrze zrozumieli, ale odnoszę się do słów Pana Jezusa teraz. Przecież Pan Jezus wiedział, jaka jest nasza natura, że my w chwilach zagrożenia będziemy myśleć przede wszystkim o tym, żeby mieć pełną lodówkę. I że nadmiernie się potrafimy o to troszczyć. Naprawdę, jak patrzyłem na te kosze, jak ludzie wywozili ze sklepów, to po prostu serce boli. Więc. Nie pytajcie się o to, co będziecie jeść, mówił Pan Jezus z Łukasza 12, co czytamy w 29 wersecie. Co będziecie pić i nie martwcie się przedwcześnie. Tego wszystkiego bowiem ludy tego świata szukają. Tak, to jest normalne. Wie zaś Ojciec wasz, że tego potrzebujecie, lecz szukajcie królestwa Jego, a tamto będzie Wam dodane. Nie bój się maleńka trzutko, gdyż upodobało się Ojcu Waszemu dać wam królestwo, nie tylko miskę z Ryżem. Królestwo jest dla was. I dlatego nie ulegajcie tej Tendencji, powszechnej tendencji. Pan mówił, żebyśmy uważali, żeby opilstwo, obżarstwo, ale też troska o życie, o to życie. Biblia Warszawska Opraska mówi, niech serca wasze nie obciąża ani obżarstwo, ani pijaństwo, ani zbytnia troska o to życie. A prawda jest taka, że troski. O życie, o to życie, potrafią zdominować nas, nasze myślenie i działanie, czyż nie? Oj, potrafią bardzo. Koncentracja na sprawach doczesnego życia czyni nas wręcz niezdolnych do gotowości na spotkanie z Bogiem. Bo jeśli się skupimy na tym, że jeszcze tocza i tocza i tocza i się zabezpieczyć, i jeszcze to. To nie mamy czasu, żeby na spokojnie usiąść u stóp Pana i sprawdzić własne serce, i przygotować się na to, że On nas któregoś dnia zabierze. Jeśli zaczniecie bawić się, jak, mu, jak mówi jeden, jeden z przekładów, pić i zajmować się tylko sprawami tego życia, to nie będziecie mogli być gotowi na spotkanie, na ten dzień, który. Nadejdzie. To jest trochę tak, jak, jak to jest z pułapką, które się zastawia na zwierzę. Ci, którzy łapią zwierzę w potrzask albo w tak zwane sidło, ustawiają to sidło w jakim miejscu. Tam, gdzie zwierzę od czasu do czasu tylko pójdzie. I, a, albo nawet nie wie, że pójdzie. Nie, oni ustawiają to sidło na drodze do wodopoju. I jak taka sarenka spragniona, spragniona tej wody, śmiga tą ścieżką do wodopoju, nawet już nie myśli, tylko o tej wodzie myśli, daje się złapać, łatwo się daje złapać. I Pan Jezus użył tutaj tego obrazu, żeby się... Nie dać obciążyć nadmierną troską o to życie, o to jedzenie, o to picie, o te sprawy doczesności, żeby nas ten dzień nie zaskoczył jak sidło. Żebyśmy się nie dali złapać jak sidło. Hmm. Aby nie zaskoczył Was ów dzień niespodziewany jak potrzask. Jak potrzask. I tutaj pojawia się bardzo ważna myśl, że każdy z nas jest odpowiedzialny, żeby się nie dać złapać ten potrzask. Żeby, nie, żeby być przygotowanym, żeby być przezornym, żeby być świadomym. Jest problem dzisiejszych chrześcijan, że w, dużym, w dużej mierze. Oni przestali samodzielnie prowadzić swoje życie z Bogiem. Skierowali się bardziej na to, na to zbiorowe przeżywanie, przeżywanie swojej wiary. Że jednak się grupują, że się zbierają, że razem tego w jedności siła i oni się tak czują bezpieczni. Ale Pan zapowiada, że przychodzi taka chwila, że trzeba samemu, samemu o sobie pomyśleć i zadbać o to. Nie będzie tak, jak wynika ze słów Pana Jezusa, że starsi zdążą ostrzec młodszych. Że rodzice zdążą ostrzec dzieci, że starsi zboru będą mieli czas, żeby ostrzec wszystkich wierzących, że już ten dzień nadchodzi, że ten czy tamten nie zdąży na Facebooku swojej twarzy pokazać i przemówić do tych swoich owieczek, że nie bójcie się i tak dalej, bo ja wam nawet transmisji nie zdąży włączyć. I jeżeli będziemy żyli tylko jakąś zbiorową wiarą, zbiorową jakąś refleksją, to ten dzień nas zaskoczy. Dlatego Pan Jezus tutaj mówi, żebyśmy zwrócili uwagę na samych siebie, u siebie samych to sprawdzili. I uważali, żeby obżarstwo, pijaństwo czy opilstwo, lepiej to brzmi, i troska o codzienne życie, żeby nas nie zdominowały, żebyśmy nie byli tak jak ta sarenka, która goni do wodopoju, bo chce się jej pić i tylko o tym myśli. Bo się da złapać w podczas, żebyśmy my w naszym życiu nie myśleli tylko o tej doczesności, o tym wszystkim, bo jesteśmy wtedy jak taka sarenka, czy jakieś inne zwierzątko, które się da złapać w podczas, zaskoczy nas to nagle. Bo on nagle przyjdzie, czytamy dalej, na wszystkich, którzy znajdują się na obliczu całej Ziemi. To doświadczenie już mówiłem z koronawirusem, tra jest trafną ilustracją, jak coś może nagle dotknąć wszystkich ludzi na ziemi. Wszystkich. Uspółcześniona Biblia Gdańska mówi, jak sidło bowiem przyjdzie na wszystkich, którzy mieszkają na powierzchni całej ziemi. Cały świat to 195 państw. A wiecie, w ilu państwach jest już koronawirus? W 188. Czyli możemy powiedzieć, w parę dni przyszło na cały świat, na wszystkich, którzy mieszkają na powierzchni całej ziemi. Nagle, nagle, nadejdzie on bowiem nagle i jednocześnie dla wszystkich mieszkańców ziemi, mówił Pan Jezus w tych słowach. Biblia warszawsko-praska, bo uchwyci on jak w potrzask tych wszystkich, którzy żyją na tej ziemi. Mało tego, w tych słowach Pana Jezusa, jak się tam głębiej wnika, nawet jest ta myśl, że ten potrzask zatrzyma wszystkich ludzi tam, gdzie są. W Biblii Jakuba Wójka, albowiem ci, jako sidło przypadnie na wszystkie, którzy siedzą po wszystkiej ziemi. Ilu to dzisiaj siedzi? Wszędzie pozamykali, wszędzie granice pozamykali. Ludzie siedzą, w domach siedzą. Hello! Wszyscy siedzą, nie ruszają się. Nowa Biblia Gdańska bowiem przyjdzie jak sidło na wszystkich osiadłych na obliczu całej Ziemi. To tak trochę może bawię się w słowa, ale jest tu ta myśl, jak to nagle może się stać, że wszyscy ludzie. Koniec podróży, koniec śmigania, latania, fruwania, biegania. Siedzą i jak w potrzasku siedzą. I co to będzie? Oj, oj, oj. Dlatego Pan Jezus wzywa, czuwajcie każdej chwili, modląc się o to, abyście byli zdolni wyjść cało z tego wszystkiego, co ma nastąpić. Czyli Pan zaleca tutaj stałą czujność. W każdej chwili czuwajcie. Nie tylko na jakiś alert ogłoszony, nie tylko o określonej godzinie, że może dyżury byśmy wyznaczyli, że siostra Józia będzie między pierwszą a drugą, a brat dzisiaj między drugą a trzecią. Każdy z nas o każdej porze ma czuwać, mówi tutaj Słowo Boże. W jakim celu abyście byli godni wymknąć się przed tym wszystkim, co ma się dokonać. Rozumie to słowo tak, że każdy wierzący w Pana Jezusa tę swoją czujność wyraża poprzez utrzymywanie bliskiej więzi z Nim, ze Zbawicielem, z Jezusem Chrystusem, bo nie ma dla nas lepszego sposobu na to, żeby, żeby być zbawionym, żeby być gotowym na spotkanie z Nim, jak utrzymywać z Nim kontakt. Jak w naszych relacjach często jest tak, że czekamy na przybycie kogoś i włączamy te nasze komory i jesteśmy tam coraz bardziej online to gdzie już jesteś no do Pruszcza dojeżdżam no to już tego no to już bramę otwieraj no już tam się zbliżam bo jesteśmy online i nas to nie zaskakuje bo Jezus nam mówi że on przychodzi że nadchodzą dni ostatnie że trzeba zachować czujność żeby ten dzień nas nie zaskoczył i o to właśnie chodzi, żebyśmy utrzymywali z Nim relacje, rozmawiali z Nim codziennie, modlili się do Niego, byli w społeczności z Nim, żeby nie było tak, że On nas zaskoczy, my w gaciach, nieubrani, nieprzygotowani, a On stoi u drzwi i, i puka. Tylko żeśmy otworzyli mu bramę szeroko, żebyśmy na niego. Jak ktoś mi mówi, że na mnie czeka, a ja podjeżdżam, a brama jest zamknięta, to niech mi nie mówi, że on na mnie czeka. Jak ktoś na mnie czeka, to bramę wcześniej już otwiera. I chodzi, bo wie, że ja przybywam. I Pan nas tutaj właśnie do tego zachęca, żebyśmy tak byli gotowi żeby wyjść cało z tego wszystkiego, co ma nastąpić i stanąć przed Synem Człowieczym. Hej! Sąd przed tronem baranka to stanięcie przed tronem baranka, przed Synem Człowieczym, to będzie zaszczyt. Największe wyróżnienie, jakie może nas spotkać, to będzie chwila chwalebna, chwila odbierania nagrody. Nie wszyscy tak będą mogli stanąć przed Synem Człowieczym. Niektórzy zostaną na zewnątrz i będą czekać na sąd, na sąd ostateczny. Ale jeśli będziesz mógł stanąć przed Synem Człowieczym, to będzie wyróżnienie. Wow! ale trzeba właśnie zachować czujność czujność Czego się uczymy z tych słów Pana Jezusa dzisiaj, przyjaciele? Przede wszystkim tego, że każdy z nas odpowiada za własne zbawienie. Bądźcie tedy tego pilni sami u siebie. Zwróćcie uwagę na siebie, zajmijcie się sobą, pomyślcie o sobie teraz, o swoim zbawieniu. Nie myślmy o tym, czy ten ma rację, czy tamten ma rację, czy tamci mówią prawdę, czy, czy co tego, który jest lepszy pastor, który lepszy zbór, czy że ma nabożeństwo, czy że nie ma nabożeństwa. Proszę, mówi Pan do nas dzisiaj. Zwróćcie uwagę na siebie, bo Sami będziemy odpowiadać, nikogo przy nas nie będzie. Sami zdamy sprawę ze swojego życia. Po drugie, pragnę tego, żebyśmy to dzisiaj usłyszeli z ust Pana Jezusa, że podstawą poczucia bezpieczeństwa jest nasza osobista znajomość i więź z Jezusem. Nasza osobista. Osobista. I gdy pomyślimy, że On nad wszystkim czuwa, że prawdą jest to, co powiedział, dana mi jest wszelka moc na niebie i na ziemi. Wierzycie w to? Ja w to wierzę, że On ma kontrolę nad tym wszystkim, na ziemi i w niebie. On decyduje. O tym, co się dzieje w tej chwili. On, on tego wirusa posłał. Wierzycie w to? Powiedzcie, co ty mówisz, bracie? To trzeba się wypierać, wyprzeć tego wirusa. To jakieś diabelstwo jest, które ja osobiście wierzę, że on posłał tego wirusa. I gdy on coś wykonuje na tej ziemi, on ma nad tym kontrolę. A gdy pomyślę o tym, że On jest moim Zbawicielem, że On mnie kocha, że On zapewnił mnie, że będę w Królestwie Bożym, że daje mi to Królestwo, to się uspokajam. Czyż nie? Czyż nie? Gdy w lesie zaryczy strasznie lew. Jakie zwierzęta się boją? Może inaczej. Które się nie boją? Małe lwiątka się nie boją. I dzieci tego lwa się nie boją. Wszyscy gacie trzęsą się boją, ale lwiątka jeszcze się, się nawet mu włażą na te. On ryczy, one mu włażą, bo one się go nie boją, tak jak tato. Pomyślmy o tym, jeżeli coś się dzieje na tej ziemi, że wszyscy się boją, my się nie musimy bać, bo to nasz ojciec wysprawuje jakieś swoje plany wykonuje, jakiś sąd wykonuje. Bóg przecież w wielu miejscach w Biblii mówi o sądach, które musi wykonać nad bezbożnymi narodami, nad całym światem. idzie sąd, sąd na cały świat. My się go nie musimy bać. My się nie wyśmiewamy z lęku innych ludzi. Ale chciałem to mocno podkreślić, bo to mamy w tych słowach Pana Jezusa że, że możemy być spokojni. Dzieci Boże nie muszą się bać tego, co robi Bóg na tej ziemi. Hmm. Dlatego też nie boję się o Was, bracia i siostry. Tutaj. Zgromadzone w kaplicy i tam w domach, gdzie jesteście, nie boję się, bo wiem, że każdy z was stoi w wierze, osobistej wierze w Jezusa Chrystusa. Że stoicie na własnych nogach. Problem mogą mieć te klubo kościoły, które żyją zbiorowością, i tylko jak są razem, to są tacy pewni siebie, ale gdy są gdzieś nagle sami, to już nie wiedzą, co ze sobą zrobić. My mamy dobry czas, żeby pokazać, że nasza wiara nie opiera się na wierze innych wierzących, tylko że mamy osobistą wiarę w Jezusa Chrystusa. Czas rozłąki, okresowa samotność to czas próby jak najbardziej właściwej i koniecznej dla chrześcijanina. To musi być sprawdzone. I to, jak się zachowujesz w tych dniach, daje przed Panem i też przed innymi wierzącymi świadectwo, jaki, jaki jesteś wierzący naprawdę. Był czas, że Jezus został sam. Apostoł Paweł w pewnym momencie został sam. A czego ty byś chciał? Czego ty byś oczekiwał? Żeby nie zostać sam, żeby tylko nie zostać sam? Podnieś głowę i sam na sam zmierz się z tym, czy jesteś gotowy na spotkanie z Panem. To jest czas, kiedy może się w chwalebny sposób to objawić. Trzeba nam zwrócić uwagę na samych siebie. Uważajcie na siebie, powiedział Pan. I powiedział nie bynajmniej tak, jak to się mówi: jak ktoś gdzieś jedzie daleko, czy gdzieś tam jest daleko, czy zosta zosta dzieci zostają nad wodą, czy gdzieś tam mają przez ulicę przechodzić, uważajcie na siebie. Tak się czasem mówi. To jest inna melodia tutaj w tych słowach. Pan Jezus nie mówi: Uważajcie na siebie, żebyście głodni nie byli, żeby czapeczkę zakładać, żeby to czy tamto. Uważajcie na siebie. Żeby Was nie przewiało. Albo co nie przejechało. To nie o to chodzi. Uważajcie na siebie. Nie uważajcie na innych teraz. Nie zajmujcie się nimi. To przyszedł czas, żebyś pouważał na siebie i sprawdził własne serce. Apostoł Paweł dał nam takie świadectwo. Czytamy w pierwszym liście do Koryntian w dziewiątym rozdziale. Ja zatem biegnę nie z wahaniem, uderzam pięścią, nie jakbym bił powietrze, lecz podbijam swe ciało i ujażmiam, bym przypadkiem Innym ogłosiwszy orędzie, sam nie został zdyskwalifikowany. Facet, który miał na pieczy mnóstwo różnych zadań odnośnie kościoła, mówi tu w tych słowach, że musi uważać na siebie. A ty, a ja tym bardziej, tym bardziej. I niech to będzie naszą refleksją. I niech dzisiaj zabrzmi też w naszej modlitwie. Wdzięczność Panu, że On kocha nas tak, że przygotował, przygotował nas tymi słowami do tego, abyśmy byli uważni, abyśmy czuwali i abyśmy w odpowiednim momencie, w porę, żeby nas ten dzień nie zaskoczył, byśmy zajęli się samymi sobą. Bo to jest też potrzebne, bo to jest bardzo potrzebne. Powstajmy do modlitwy i spędźmy trochę czasu, bo to jest miło Panu, gdy my się do niego odzywamy. Odczytaliśmy jego słowa, rozważyliśmy je trochę, porozmyślaliśmy o jego słowach. Próbowaliśmy wniknąć trochę co on mówił kiedyś do swoich uczniów co zostało zapisane dla wszystkich następnych pokoleń, aż do jego przyjścia. I teraz własnymi słowami powiedzmy mu coś po tym, cośmy tu razem rozważyli. Zapraszam. Panie Jezu, bardzo, bardzo Ci dziękuję za to, że kierujesz do mnie dzisiaj to słowo. Dziękuję Ci, że mogę je odczytywać w głębokim przekonaniu. Że Ty wszystko masz pod kontrolą, że Ty czuwasz, że wszystko, co się dzieje pod słońcem, jest Tobie wiadome, że pochodzi z Twojej woli albo Twojego dopustu. Mocno w to wierzę i się uspokajam w tej myśli. Dziękuję Ci, dziękuję Ci za to. Wiem, że gdyby ludzie mogli. Kogoś złapać, kto tego koronawirusa zapuścił, to by go mocno osądzili, ale. Ty jesteś ponad ludzkim sądem. Ty sobie nic robisz z ludzkich sądów. To Ty sprawujesz sądy, to Ty jesteś sędzią i ja Ci, Panie, dzisiaj się kłaniam jako sędzi całej ziemi, jako temu, który ma moc nad wszystkim, który może kogoś podnieść albo powalić, który może kogoś posadzić wysoko, albo strącić bardzo nisko, który ma prawo zrobić cokolwiek z tym światem, boś Ty Go stworzył. Oddaje Ci chwałę i hołd ci składam, i wywyższam Ciebie, Panie. I dziękuję Ci też za to, że zwróciłeś moją uwagę, abym w tych dniach spojrzał na siebie, zajął się sobą, zwrócił uwagę i uważał na siebie. Uważał na siebie, aby mnie ten dzień nie zaskoczył, aby się nie wymądrzał dla innych. Ale żebym się zajął sobą. Proszę cię o to, byś pomógł mi to słowo zastosować. Jutro, pojutrze, aż przyjdziesz. Dziękuję Ci za Twoje dobre, pasterskie słowo do mnie dzisiaj. Amen.